złość, frustracja, rozczarowanie ze sposobu, z wyniku meczu przede wszystkim. Uważam, że zagraliśmy dobry mecz, chyba taki jeden z najlepszych piłkarsko przez długi okres czasu. No, byliśmy na połowie przeciwnika. Nie stwarzaliśmy jakiegoś wielkiego zagrożenia ze względu na wiek naszych zawodników w przedniej formacji. To trudno oczekiwać od 16-latka, że będzie nam ciągnął grę. On się uczy, on wchodzi dopiero do dorosłej piłki i trzeba cenić te pozytywne rzeczy, które miał, czyli że się utrzymał parę razy przy piłce i tyle. Natomiast jestem bardzo rozczarowany również sposobem rozwiązania naszych stałych fragmentów gry w końcówce meczu, bo mieliśmy rzut wolny z 16 metra, mieliśmy dwa rzuty rożne, które oddaliśmy motorowi za darmo. No to nie było widać determinacji i takiej chęci do tego, żeby coś wymyśleć, coś z rzutu wolnego, z takiej odległości trafić w światło bramki. To są rzeczy, które bardzo bolą i nie pozwalają myśleć pozytywnie o tym meczu dzisiejszym, bo przynajmniej 7 czy 8 godzin drogi do Wronek. W nocy wiecie panowie, jak to się jeździ. Myślisz o meczu, myślisz o tym, co mogłeś zrobić lepiej. Piłkarsko uważam, że nic byśmy chyba nie mogli poprawić, natomiast przegraliśmy, to boli. Nie wiem, czy to będzie jakiekolwiek pocieszenie dla pana, ale zawodnicy... Niech pan nie mówi, no co z tego? Wszyscy do nas mówią, że fajnie gracie i kręcicie nas. No wszyscy to mówią, no ale jak popatrzymy na punkty, to nie daje nam to satysfakcji w postaci tego, że jesteśmy nad strefą spadkową i oddychamy swobodnie. Ja wiem, bo do mnie zawodnicy też podchodzili z motoru, mówili tak, ale to wszyscy tak mówią, być może grzecznościowo, ale no jesteśmy młodsi, ale my też chcemy wygrywać, też chcemy być na bezpiecznym miejscu w tabeli, bo poza tym jesteśmy Lechem Poznań i to ma to przełożenie na to, jak się czujemy, jaka jest atmosfera w klubie. No, po zwycięstwie pierwszego zespołu z Lechią troszkę się to wszystko gdzieś tam skierowało w kierunku względnej radości. No jutro mamy mecz na Benfice Lizbona, no a my będziemy oglądać go jako zespół, który przegrał na motorze Lublin 1-0. Być może nie zasłużyliśmy na porażkę, ale no, to taka jest piłka. Ja tak jak powiedziałem na konferencji przedmeczowej, że to jest bardzo utalentowana młodzież i to są wyselekcjonowani zawodnicy z najlepsi w Polsce i wiedzieliśmy, że będą grali w piłkę. Dodatkowo mieli dzień dużej przerwy. Grali mecz w sobotę, my w niedzielę po podróży. Jednak taki dzień więcej przerwy to bardzo dużo daje. Zresztą dużo było, to było też widać u nas dzisiaj. Nie byliśmy tacy dynamiczni, jakbyśmy chcieli. Ale graliśmy konsekwentnie, na zero z tyłu. Nie dopuszczaliśmy do groźnych sytuacji pod naszą bramką. I w końcu dopięliśmy swego, zdobyliśmy bramkę i to jest chyba najważniejsze. No, czyli ważna jest ta cierpliwość, żeby po prostu nie przestawać wierzyć w trakcie spotkania? Oczywiście, bo jak masz zero, to zawsze potrafisz sobie coś stworzyć i strzelić. Myśmy wykorzystali, obrońcy popełnili błąd, zdobyliśmy bramkę i dającą nam 3 punkty i to jest najważniejsze. Dzisiaj sporo zmian w wyjściowym składzie, to było między innymi podyktowane kontuzjami. Czy nie do końca, no Rafał ma kontuzję, mam nadzieję, że na Polkowicy już będzie. Natomiast patrzyliśmy też na eksploatację zawodników i też podjęliśmy takie decyzje, żeby dać niektórym odpocząć, a żeby weszli ci, którzy czekają na swoją szansę i są świezi. No a w Polkowicach znowu trzeba będzie trochę pokombinować, bo dzisiaj się wykartkował Tomek Swędrowski. Dzisiaj się Tomek wykartkował, no ale zobaczymy jeszcze, jak to wszystko poukładamy. Mamy jeszcze trochę czasu, najważniejsze, żebyśmy się zregenerowali i mogli przystąpić do meczu wypoczęci jak najlepiej.